Witam was, Repus ze mną, jest Majos. Siema. I to znowu to gorsze Crusader Kings 3, raczej 2. Crusader Kings 3 jeszcze nie wyszło. Bo ja i tak to jest gorsze. Czy ja wiem? Czy to jest Królewski gorsze? Królewski Mariusz od Grecji. W ostatnim odcinku walczyliśmy z Bizancjum, uwolniliśmy pizdu państw. Tak. Czyli 2. Jedno prowincjowe. Nie gram w penisa. Nie lubię w to grać. Fajną muzykę. Akurat ostatnio pod odcinkiem 28 z Europy dostałem oflagowanie filmu. A w ogóle, czekaj, gra tutaj zaczyna się 1310, tak? 9 chyba. To 9. Czyli 200 lat równa się 30 odcinków. Około. No, a do 1900? Czy do 1820? Chyba do 1860 tutaj jest chyba. No może. Nie, jak wyskoczy jakiś event do końca gry, to sobie zobaczymy. 859 albo coś takiego. No. Teraz po prostu czekamy na moją kochaną koalicję. Co? No to jeszcze 60 odcinków? 50 do końca? Nie wiem, jak 200 lat, to czekaj, za 200 lat to będzie kolejne 30, to będzie 1700. No i 130 lat potem. Tak, ze 50 to co najmniej. Jest, ta stabilność mi skoczy chyba. Czy nie? Ile mam tych punktów stabilności? Bo dostałem plus 500. Ja mam 594 na 650 potrzebnych. Dobra, mam 590 na 850. To jeszcze mi potrzeba. Ale masz drogą stabilność. A jaką masz, ty masz stabilność? Ja mam plus 2 i potrzebuję 650, żeby mieć. Ja mam plus 1. Ile masz tego? A ja dziwny, mam modyfikator 200. Ile masz? Ale mam 250, raczej 25% do punktów do zdobycia stabilności plus. No to szybciej punkty zdobywa, że nie? Nie, to jest na czerwono. Aha, no to ile masz tego republikańskiej tradycji? 86. No to zwiększa. Najedź se tam, to ci będzie pisać, ile masz stabilność droższą. Wiem. Czyli muszę mieć 100, kurde. No. Jak to drogie. Nie polecam tej gry, to gorsze CK2. Nie jesteśmy w trakcie żadnej wojny, więc armia, nie musicie mieć pieniędzy. Poczekaj ze 2 lata. Co? Dobra, z półtorej roku teraz. Czy mi rośnie inflacja? Tak, rośnie mi inflacja. Dlaczego? Bo mam złoto... 6 dukatów ze złota. Huch. I z klejnotów. My gems are truly outrageous. Propsy dla tego, kto wie, z jakiej to gry. Chodzi o LOL, czy nie? Tak. Tarik. No Tarik. Leżałem po polsku i zgadywałem. Tak. Klejnoty. Moje piękne klejnoty. Zawsze miałem polewkę z tego tekstu po no. polskim. Suppress the Reformation. O! Już się reformacja zaczęła? Gdzie? W Turingii. W Turingii, w Nurnbergu. Nurnbergu. Luter już szaleje, trzeba go skrócić. W sumie, czy ja chcę zostać katolikiem? W sumie nawracałem wszystkich na katolicyzm, nie chce mi się teraz znowu nawracać wszystkich z powrotem, więc suppress the Reformation. Trochę nam to podniesie ryzyko buntu, ale tylko jeden to tam. Jakieś dobre polisy tutaj są, czy nie? 1000 kasy, pobudujmy sobie trochę fortów na granicy. W ogóle u mnie może być, nie wiem, Majos, które za cicho lub inne rzeczy, ponieważ mam Razery, które nie mają regulacji głośności. Haha, ale to zwaliłeś. Cicho, ja wiedziałem, że one tak mają. Się sprawdza, co się kupuje, nie? Ale ja wiedziałem, że one tak mają. Aha. Mówię ci. W sumie Grecję teraz anektuję. Chyba, że mam minusowy reputation.
Diplomatic Reputation. Chciałbym następcę tronu z Hohenlohe. Miałbym w końcu króla 4-4-4. Chociaż teraz mam 4-5-2, więc nie jest źle. Ale prestiżu mam 9-4. A ja 8-9. Mam minus 22 do tego, do administracyjnej i militarnej technologii. Cześć, jak ja wyglądam z administracyjną technologią? W sumie z technologią dobrze wyglądam, co dobustuję. Bohemia już ma 20 poziom militarny. Rang 40 możliwych jednostek. Masz stoper, czy nawet ci się komórka nie naładowała? Mam stoper. Naładowałem od wczoraj. W sumie to będzie bez znaczenia, czy mi się jakieś ziemie nawrócą na luteranizm, czy nie. Bo właśnie kończę delegatywne idee. I ostatni ten to jest, że negatywna religijna tolerancja nie daje żadnych minusów. A to skubany. Zapomniałem, że to w tym jest. W podstawowym tym to jest chyba w Influence albo w National Unity. No tutaj nie ma tych. I mam plus 3 stabilności. Fajnie. Więc teraz żadnych buntów nie będę mieć nigdy. Regensburg, coś sojusz. Trzeba tutaj sojusze z nimi porobić, zaoferować sojusz. Dyplomata, wracaj. Zaproponuj sojusz. A no, Anglia chce sojusz. O Boże, oni się już z kimś biją, ja pierdzielę. Epirus mnie wezwał do wojny z Tesalią. Kurwa! Super, ej, państwa! Jakie masz stosunki z Tesalią i Epirusem? Jak masz powyżej 100, to możesz na Epirus dać tego. Enforced Peace. Ja pierdzielę, no super! Chodźmy wszyscy przyjaciółmi. Nie! Wojna. To jest piękne, jak już jesteś takim dużym państwem, nie? I potem chcesz zwasalizować takie jakieś małe państewka i one wypowiadają wojnę, a ty nope, Enforced Peace, i się bawisz w takiego ojca. Dobra, dzieci, już koniec zabawy. Nie, ja mam z nimi pokój, kurde, nie mogę brać. Hech. Nie wiem. Dobra, pomogę Epirusowi. No to szybko przerzucaj wojska do Tesalii, żeby on go nie przejął. Długo anektuje pewnie. Czekaj, ta będzie chyba szybciej. Kurde, próbuję tu spację klikać. No i kolejne państwa wchodzą dzięki temu w koalicję przeciwko mnie. Ale to nie jest super. Twoja wojna. Skończył się ten. Peace Treaty twój. Dlatego wchodzą w koalicję. Kurde. Majos, nerwujesz mnie. Czemu ja? Nie wiem. Co ja zaś takiego zrobiłem? Okazałeś mi tego moda. Już nie umiesz grać na innym modzie? Nie, czekam na Kalradię cały czas. Ale temu Ruskowi, który stworzył tego moda, nie chce się aktualizować. 630 kasy czy 50 punktów administracyjnych? Punkty administracyjne, bo jestem zacofany. Dobra, wpierdzielę im, a reszta chodź już piechotą tutaj. Ten. Dobra, Tesalię zwasalizuję wojennie, niestety. Nie musisz. Jak ty podbijesz Tesalię, to Epirus nie będzie mógł nic w tej wojnie wziąć. I ty też nic nie bierz i tyle. Poczekaj, aż będzie biały pokój. Ale relacje się mi z nimi polepszyły. Nie, skończyło się polepszenie relacji. Wasalizację wezmę pokojowo z Epirusem, natomiast na Tesalię trochę poczekam. Moment, ZW.
a granie to się, nic się toczy. Tak się na razie nic ciekawego nie dzieje. Buduj, buduj, buduj. W ogóle te Razery mają fajną rzecz. Okej, co? Razery mają fajną rzecz, że pod tymi naucznikami, które można zdjąć, mają numer seryjny. Jest stabilność. Ej, to nie fair, wszyscy dookoła mnie już mają tych ikonki strzelców, a ja jeszcze nie. Nie, dobra. Karwuna jeszcze nie ma. A ty pokaż swoje, gdzie masz jednostki swoje, żeby zobaczyć. Bo od 20 poziomu ci się zmienia ten. Wyśmiałem. Hedges, bankructwo. W sumie nie dziwię się, jak jest w 100% okupowany. $61 miesięcznie, wow. Ja dostaję 38. No ty masz advisorów na drugich i trzecich poziomach. Znaczy na, wszyscy na samych drugich. No, ja mam jednego na drugim i dwóch pierwszych. I biorę o każdy po 11,4. I w sumie chyba wojskowego sobie jakiś drugi poziom wezmę, bo bo potrzebuję pomocy. Ty, ja tutaj myślę nad trzecimi poziomami, a ty? 16 miesięcznie, Jezus Maria. I 240, żeby go nająć. Co to robi? Trade goody, ale zbuduje to w Wenecji. Ta, Royal Miners z Epirusem, oni wzięli pokój. Epirus, dawaj, pokojowa wasalizacja. Z wami polepszam sobie relacje. A z Grecji zacznę pokojowo anektować. Epirus chciał królewski mariaż ze mną. Ej, ale dziwnie mi ścina to dzisiaj. Co ci prę... Znaczy, jakby komputer mnie utrzymał prędkości 3 w Europie. Nie wiem. Ja nie to widzę ty. Różnicy między wczoraj a dzisiaj. Bo dzisiaj każde okienko, jakie klikam, to z lagiem mi się pojawia. Nie masz załączonej przeglądarki w tyle albo czegoś dodatkowo? Mam, ale to gówno robi, a ja wyłączę aż. Ale kiedyś jak miałem na przykład po włączane, nie wiem, 30 filmów w kolejce, ponieważ tam sobie zrobiłem taką kolejkę do oglądania, to nic nie lagowało, a teraz zaczęło, mam tylko, nie wiem, ze dwa filmy tam odpalone. Dobra, to będzie State Mariusz. I będę mógł... O Boże, patrz na Gruzję. Co jest w Gruzji? Rozpadła się na Złotą Ordę i Mercję. Kazachstan ich podbił. Złota Ordę ma wszędzie prowincje. Jak to wszędzie? No spójrz. Obok Krymu. Aha. W środku i tam jeszcze obok Syberii. No to są tylko takie, wiesz, kolonie. Sardynia chcesz, co już? Nie, za daleko jesteście. Imertia to jest ten katolik, raczej nie katolik, tylko chrześcijanin. I zgodzą się na wasala, ale fajnie. Imeretia? Tak. Zgodzą ci się na wasala? Wow. No. Myślałem prowincję na Krymie oraz tam w Azowie. To jestem blisko nich. No, ja mam distance between borders, minus 75. Też by się zgodzili, gdyby nie to. A ja dystans between borders, jeżeli chodzi o... To mam 32 tylko. No. Dobra, teraz... Ja mam Serbię, to mi wystarczy. Ta. Ile Serbia ma wojska, bo ja nie widzę?
2 na 11 w tym momencie. Moi wasale było easy rozwalić. San Marino ma 10. Siena ma 11. San Marino ma base tax 8. Siena ma 8 i 3, no to się dziwisz. Montefred ma 5, ale to tradycja. Carinthia ma 13. Moi wasale wszystkich rozwalą. No. To San Marino takie biedne, otoczone przez popa. To San Marino jest takim papieżem w dzisiejszych czasach. Otoczony przez Włochy. A szkoda, że Watykanu nie zrobili, byłoby ciekawie. Taki sam Watykan. W tych czasach jeszcze nie było Watykanu, no to. Tylko stolica papieża była w Rzymie. Jej. 19 poziom administracyjny. Skonektowałem Grecję. Aż zlagowało. Czekaj, no właśnie w tym problem. Co? Ej, lol. Teraz mi nie idzie chyba umierania króli, lol. Czekaj, nie wiem. Kip Bartolomeo, drugi Kutonze. Tracę 5 prestiżu. A nie, to Tesalia. A to ja stratę 10? Nie, to Tesalia. A, prowadziłem rządy w Tesalii. Governorat nim zrobiłeś. No, wybrałem rządy. Kurwa, ale właśnie u mnie zdech władca. 3 czy 4 jest kolejny. Moment, muszę zatrzymać, bo wyskakuje 15 okienek. Tak, point. Ja mogę ulepszyć statki tak, handlowe. Tak, ale niestabilność mi wszedło. Mam lepszą technologię dyplomatyczną od ciebie, ale militarną. Czekaj. I administracyjną mam gorsze. Ile masz? Akurat sobie polepszyłem w tym momencie dyplomatyczną. Takie nie. No. Cześć, muszę tutaj parę rzeczy powybierać. Farma, produkcja. A wezmę mining, o. I tutaj limit wojska, jaki mam. Mam limit wojska nad tych, usunę w ogóle z Grecji. I porobię sobie w stolicy trochę wojska jeszcze. Tak ze 2000. Tesalia, Epirus są wasalem już. Natomiast Imertia, czy będzie trzeba polepszać relacje? Mam Krym. Krym ma 8 base taxu, ale fajnie. What the fuck? 11. Anglia chce królewski mariaż, spoko. Jesteśmy w sumie sojusznikami. Będzie śmiesznie, jak w następnej wojnie koalicyjnej tobie pomoże Francja, a z mojej strony się... Nie, ja nie będę mógł wezwać Anglii. Spróbuj wziąć sojusz z Anglią, jak umiesz. Bo to będziesz mieć wygrane każdą koalicję. Będziesz mieć Francję i Anglię po swojej stronie. To mi autonomię, korupcja na jeden rok. A niech będzie, wezmę korupcję. 800 dukatów. Se forty pobuduję przy granicach. To jest śmieszne, bo jest... tego, manufaktura, która się nazywa mil, po polsku to będzie wiatrak, a potem w tym, w drzewku, jakie to jest, ale dodane przez tych, przez twórców gry, produkcja, jest potem windmill. Ej, a suppress reformacji to sprawia, że nie będziesz miał reformacji w kraju? Że... twoje prowincje będą dłużej się nawracać przez te centra reformacji i będą targetowane później, jak nie będzie innych, które nie mają ten suppress reformation. Ale tak czy siak ci się reformacja w końcu pojawi. Czyli tylko... że jak kliknę, to będzie później, tak? Później i mniej. To chyba wybiorę. Mimo, że nie, trzy unresty może być do wszystkiego, to nie, jednak nie.
No w każdej prowincji masz jeden unrestu, no tutaj to chyba nie jest dużo. A jest national unrest plus 2 także do tego. Aha, jak ty to zrobiłeś? Nie wiem, czekaj. Masz 2 stabilności, jak incydent. Czekaj, ale jest tak, że biorąc to, w national unrest do końca gry dostanę plus 2, a koniec gry jest 65. Jest plus 2, natomiast local unresty w każdej prowincji jest plus 1. Tak, ale dostaniesz to do końca gry, ale w końcu się skończy, wiesz, ten rozłam, reformacja ta cała, nie? I wtedy ten modifier znika, czyli tak naprawdę przez jakieś 50-60 lat jest tylko to. A ja tam i tak mam zromane państwo, biorę. A. Tego zakon świętego Johna chcę, żeby mi statki zbudował. O. Skłócimy Jos. Dobry deal. Zbuduję je za 10 prestiżu. 50 dukatów, 10 prestiżu. Kijże order świętego Johna nie istnieje. Albo ja przynajmniej nie widzę, gdzie oni są. Bo zostali wchłonięci przez Turków. Super, Augsburg szedł w koalicję przeciwko mnie. Przynajmniej mam 1 000 000 wasali, oni mi pomogą. Ty, zgadnij, gdzie jest order świętego Johna. Zakon świętego Johna. Na Malcie. No, na Malcie. No, hiszpański tego, Pope. O, Brunswick opuścił koalicję, coś innego. Brunswick pewnie jest trochę daleko, więc już mu zmalało. Dostatecznie dużo. Lüneburg opuścił. No widzisz, może nie będziesz mieć kolejnej koalicyjnej wojny. Nic się nie dzieje, smutek. Nic się nie dzieje. Sialalala. Pamiętam, jak coś śpiewaliśmy chyba w jednym odcinku z nudów. No. No niestety w tej grze tak jest. Możesz spróbować prędkość 4 w sumie. Bo nic się nie dzieje. Może się uda. Co to jest? Czekaj. Bo ja też mam do Saint Johna, to? Tak. Tracę 200 dukatów, 100 prestiżu. Im więcej zapłacisz, tym więcej prestiżu dostaniesz, ale masz 85, więc nie opłaca ci się brać więcej niż za 50 dukatów. Bo ten prestiż się na setce zatrzymuje. Okej. Okay. 100 prestiżu. No, ja 94, bo już mi zmalało. Tracę 5, prawie 6 prestiżu rocznie. Jak nie nienawidzę autosave'ów, ale później z czasem dupę ratują. Jej, moje jednostki w końcu wyglądają na strzelców. Brawo. Ale najlepsze jest to, że odblokowałem Pike Infantry, nie? Czyli włóczników. Włócznicy ze strzelbami. Ja w ogóle wczoraj grałem tego z The Timeline i grałem ruskimi. I bardzo trudno się nimi gra, wbrew pozorom. Trudno się nimi gra, jak nie płacisz Złotej Hordzie trybutu na początku gry. Jak im będziesz płacić ten trybut, to się nie zaatakuje Złota Horda. Ale nie chodzi mi, już o teraźniejsze czasy. Ruskimi. Bo tam się trudno gra, ponieważ to jest pizdu duże państwo. I na przykład już ten w czasach obecnych, jak tam wszystkie te idee są rozwinięte, to wiele państw ma
Diplomatic Power, raczej Diplomatic Relations po 11 na przykład. I mają tam sojusze na świecie, to znaczy na przykład Estonia ma sojusz z Chinami i jak tutaj podbić Estonię? Oraz ma sojusz z Niemcami, no to kuźwa super dwie wojny na dwóch krańcach. A Rosja masz ten problem, że masz kraj na dwóch kontynentach, nie? No. Ale ja na przykład sobie prowadziłem w jednym momencie wojnę na Ukrainie, wojnę w Gruzji, wojnę na Kazachstanie i w Korei Północnej i wszystkie wygrałem. Bo Rosja to potwór. Teraz Palatyno wszedł w koalicję. A, z Serbią mam pozwolenie na przemarsz, anuluj. To mi zmniejszy jedną relację. Tak sobie patrzę teraz, 13 tysięcy, 40 tysięcy, czyli 53, 63. I teraz mam kijowego króla. 74, 77, 82. Czekaj, co to jest? General Council. Dostać 50 relacji z Popem, czy stracić 50 relacji z Popem? Ja też to dostałem, wiem, że zyskuję. Ja też. Może z koalicji wyjdzie. Strong diplomacy. No i super, kolejne dwa państwa weszły w koalicję. Najdziwniejsze jest to, że można się ożenić z papieżem w tym modzie, to jest bez sensu. Ale w Crusader Kings 2 też da się z wieloma biskupami ożenić. Z biskupami, ale nie z papieżem. Czekaj, nie gram w tenisa. W penisa. Jak te relacje z Imertią? Jeszcze trochę. Jak tam twoja koalicja? Sięga zenitu. Brakuje miejsca w tej ramce. Francja wypowiedziała wojnę. Komu? Czekaj, zaraz zobaczę, jak to Savoy. Wygląda. Savoy. French Conquest of Saluzzo. Dwie Sycylie, Savoy, Modena, Furstenberg, Bohemia, Saksonia. Dobra, teraz nie wiem, co z wojskiem robić. Mam te 40 tysięcy. Na pewno, zaraz, pierwsze, co muszę, to wycofać flotę. Masz tylko 15 statków? Nie, raczej handlowych. Aha. Ja miałem w ogóle ulepszyć moje statki. Dwa statki. Ja też muszę je polepszyć w końcu. Ile to kosztuje polepszenie? Upgrade kosztuje... Musisz mieć zdokowane, żeby to zobaczyć. O! Od razu bitwa morska. Upgrade kosztuje 1000. No im więcej masz statków, tym więcej kosztuje. Mogę przetłumaczyć Biblię i zmieni mi się religia, lub nie przetłumaczać Biblii i polepszyć relacje ze wszystkimi katolikami. Nie przetłumaczę Biblii, sorki. Moment, kurde, te lagi. Co z moim kompem? Czekaj, zobacz tutaj szybko. Co mi tak może opóźniać? OBS trochę, Skype. No to ja mam same ważne rzeczy. I won't forget this. Wolę polepszyć relacje, oczywiście. Ora, trzeba komuś pierdzielić. Ma 40 tysięcy typa i jeszcze dostaje aterycji, chodząc po swoim państwie. Ale twój król się epicko nazywa Teodoro Sanudo.
O, dorosłe mużo. O! Boże, wojna! Widzę. Koalicja. Koalicja. Ale na szczęście wszyscy dołączyli do wojny. Wszyscy, to znaczy Francja. Pół Europy. Dobra, czas zacząć płacić moim żołnierzom. O. Z Anglikami te relacje polepszy. Jak mówiłeś. O Boże! Boże, jak to wygląda! Ja uciekam do Tunezji. Pomimo terrorystów, tam jest chyba najbezpieczniej. Kurde, nie udało mi się uciec z Landshut, a nie płaciłem żołnierzom przed początkiem tej wojny. I te 9 tysięcy z Regensburga mi pewnie zmiażdży ten mój stack 20. File! No dobra, nic. Ja tutaj patrzę, jak wygląda ta wojna. Hiszpania, Bretonia, tu Burgundia jest, tu są państwa niemieckie, połowa Niemiec. Jeszcze sumieńska. Polska? Okej, okay, dobra. Polska. Wyzra ci Boża spierdzielać. 31 minut, to może zaczniemy tą wojnę w następnym odcinku. No też tak myślę. Do zobaczenia w kolejnym. Pa. Cześć.